Witam wszystkich zgromadzonych gości, pracowników szpitali, nauczycieli akademickich i studentów na uroczystej inauguracji roku akademickiego 2013-2014. W ubiegłym roku z wielką satysfakcją przekazałem Państwu ważną dla uczelni informację, iż w ogłoszonym po raz pierwszy przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego konkursie Centrum Badań Innowacyjnych Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku uzyskało status Krajowego Naukowego Ośrodka Wiodącego, który działa we współpracy z Centrum Statystycznym Uniwersytetu Hassel z Belgii oraz Centrum Metabologii i Proteomiki Uniwersytetu San Pablo z Hiszpanii. Dziś mam kolejną niezmiernie istotną informację dotyczącą oceny parametrycznej jednostek. Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w dniu wczorajszym opublikowało ranking jednostek uczelni wyższych. Mam zaszczyt poinformowania Państwa, że Wydział Farmaceutyczny z Oddziału Medycyny Laboratoryjnej uzyskał prestiżową kategorię A+, jako najlepsza jednostka spośród wszystkich ocenianych w grupie naukowej. Najwyższą punktację spośród wydziałów lekarskich w Polsce kategoria A została przyznana Wydziałowi Lekarskiemu z Oddziału Stomatologii i Nauczania w języku angielskim naszej uczelni. Wydział Nauk o Zdrowiu otrzymał kategorię A, zajmując również czołową pozycję w rankingu. Stanowi to kolejne potwierdzenie stałego rozwoju uczelni oraz aspiracji społeczności akademickiej dążącej do realizacji strategicznych celów, jakimi są innowacja i rozwój kadry. Gratuluję Państwu uzyskania tak świetnych wyników Waszych wydziałów. Z jednej strony było to dla Państwa wyzwanie, żeby to osiągnąć, szczególnie kategorię A+, ale w tej chwili po informacjach, jakie z jakimi spotykam się na inauguracjach w innych uniwersytetach, więcej będzie pracy, aby utrzymać tę kategorię, dlatego że ze zazdrością patrzą na Was w całej Polsce. Uniwersytet łączy historię, doświadczenie z nowoczesnością, gdzie każdy element jest dopracowany, jest bardzo elegancki, ale też jest bardzo dokładny i jest precyzyjnie, edukacyjnie przygotowujący studentów. Myślę, że te osiągnięcia, które ma uniwersytet, to przede wszystkim ciężka praca kadry naukowej uniwersytetu, ale także studentów, którzy ten uniwersytet tworzą. Ja cieszę się, że jest dostrzeżone zarówno wsparcie Ministerstwa Zdrowia, Ministerstwo Edukacji, ale liczę bardzo ogromnie również na to, że ta nasza współpraca będzie dalej kontynuowana i ten rok akademicki 2013-2014 będzie rokiem bardzo dobrej współpracy. Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego na wniosek Kapituły Odrodzenia Polski za wybitne zasługi podejmowanej z pożytkiem dla kraju pracy zawodowej i działalności społecznej na rzecz ochrony zdrowia publicznego, Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski została oznaczona dr Anna Iwaszkiewicz-Pawłowska. Złotym Krzyżem Zasługi profesor Elżbieta Treniszewska i docent Joanna Matowicka-Karna. Srebrnym Krzyżem Zasługi dr Elżbieta Gulikowska i dr Monika Kamienowska. Medalem złotym za wieloletnią służbę docent Marek Szczepański, profesor Robert Ma. Świadomy obowiązków członka społeczności akademickiej Rzeczpospolitej Polskiej ślubuję uroczyście zdobywać wytrwale wiedzę i umiejętności, przygotowując się do pracy dla dobra chorego, dbać o godność studenta i dobre imię mojej uczelni, darzyć szacunkiem pracowników uczelni i przestrzegać przepisów obowiązujących uczelni, zachować szacunek i dyskrecję w stosunku do chorego, zachować w tajemnicy wszelkie wiadomości o chorym i